Szanowni Państwo, dziękuję bardzo za zaproszenie do wygłoszenia tego wykładu, w którym będę mówić o koronawirusach, ich przeszłości, obecnej pandemii i ostrożnych prognozach na przyszłość. W tle tego przeźrocza macie Państwo fotografię nietoperza z jaskini Wuhan. Przypuszczalnie ta zaraza, która ogarnęła całą Ziemię, wywodzi się właśnie od tych gatunków. Warto jednak pamiętać, że w latach 1890-92 obserwowano we Francji epidemię zakażeń układu oddechowego, którą nazwano Wielką Rosyjską Grypą. Tutaj ilustracja okładki Le Petit Parisien z 12 stycznia 1890 roku, pokazująca obłożenie francuskich szpitali. W tym samym roku obserwowano nadwyżkę zachorowań i dolegliwości oddechowych w Wielkiej Brytanii, którą przypisywano złemu powietrzu. W ciągu 3 lat wedle brytyjskich rejestrów zmarło łącznie 110 tysięcy osób, wśród nich niestety wnuczek królowej Wiktorii, książę Albert. W roku 2005 holenderski wirusolog Lynn Wijgen na podstawie badania sekwencji izolatów wirusowych zasugerował, że ówczesna epidemia była spowodowana przeskokiem koronawirusa o nazwie OC43 na człowieka. Był to wirus bydlęcy, gatunkiem pośredniczącym był szczur wędrowny. Niezależnie czy izoluje się wirusa od nietoperza, czy od chorego człowieka, czy od innych zwierząt, stwierdza się spore podobieństwo grupy, która nazwana jest beta-koronawirusami. Spośród kilkuset gatunków koronawirusów dzielonych na typy alfa, beta, gamma, delta, ludzi zakażają tylko beta-koronawirusy. 4 szczepy spośród tych beta-koronawirusów są sezonowymi zakażeniami powodującymi objawy przeziębienia, nieżytu nosa, gardła, ustępującego samoistnie po kilku dniach. Współczesne epidemie koronawirusowe datują się od mniej więcej 19 lat. Pierwszy wirus, który wywołał epidemię ciężkiej niewydolności oddechowej, Severe Acute Respiratory Syndrome, był obserwowany w Azji. Najwięcej zachorowań było w Korei Południowej. Wirus ten łącznie spowodował nieco ponad 8 tysięcy zachorowań. Śmiertelność wynosiła około 10%. 10 lat później pojawił się wirus na Bliskim Wschodzie, nazwany MERS. Tutaj zakaźność była wyraźnie mniejsza, łącznie zachorowało nieco ponad 2 tysiące osób, natomiast śmiertelność była wyższa, 30%. Wirusy te wywodziły się z nietoperzy, ustalono gatunki pośredniczące, w wypadku SARS były to wiwery palmowe, w wypadku MERS były to wielbłądowaty. Współczesna epidemia zaczęła się w roku 2019. Do połowy marca zachorowało ponad 120 milionów ludzi, zmarło 2,7 miliona, zatem śmiertelność tej epidemii należy oszacować na nieco ponad 2%. Wirus został nazwany SARS-2. Jeśli przyjrzeć się podobieństwu najlepiej poznanego wirusa SARS, tego z roku 2002, to wirus SARS-2 ma pewne segmenty swojej budowy o bardzo zbliżonej 99% homologii podobieństwa, inne różnią się dosyć pokaźnie. Niewątpliwie należy do grupy beta koronawirusów odzwierzęcych, gatunkiem, u którego wyizolowano najbardziej podobny wirus, jest ponownie nietoperz, natomiast istnieje spór co do gatunków pośredniczących, o czym za chwilę. Wirusy z gatunków koronawirusów są zbudowane z RNA, z pojedynczej nici RNA i są to duże wirusy. Łącznie liczą ponad 29 tysięcy nukleotydów. Kodują one zarówno białka strukturalne, to znaczy te, które są potrzebne do zbudowania otoczki wirusa, jak kolca, samej otoczki, białko błonowe, jak również dla stabilizacji materiału genetycznego w postaci nukleoproteiny.
Natomiast dla samych replikacji wirusa i ich cykli namnażania niezbędne są białka niestrukturalne, kodujące replikazę, czyli enzym, który powiela genom wirusa. Na matrycy RNA syntezowane są nowe cząsteczki RNA, jak i również enzymy powodujące poprawne zwinięcie tego RNA, usunięcie błędnie wprowadzonych nukleotydów, a także enzymy trawiące białka potrzebne dla pokrojenia takiego pierwotnego polipeptydu na białka strukturalne i niestrukturalne. Wśród drobnych białek kodowanych przez tego wirusa istnieją również takie, które zmieniają program zakażonej komórki, przestawiając jej całą maszynerię na produkcję kolejnych kopii wirusa, uwalnianie ich, zakażanie następnych komórek albo innych osób drogą kropelkową. Wirus SARS-CoV-2 wnika do komórek, które mają ekspresję enzymu, bardzo dobrze poznanego, enzymu o nazwie konwertazy angiotensyny drugiej. Enzym ten trawi drobny peptyd 9-aminokwasowy, natomiast wykorzystywany jest przez wirus jako punkt wejścia do komórki, ponieważ białko strukturalne kolca ma pętlę aminokwasową pasującą do kieszonki enzymatycznej tego enzymu. Ze względu na dużą ekspresję enzymu AC2 na powierzchni komórek układu oddechowego, wirus po prostu przyczepia się do tej powierzchni, co następnie powoduje jego wciągnięcie do wnętrza, rozpakowanie, czyli uwolnienie nici RNA, która bezpośrednio trafia do rybosomów i zostaje przepisana na polipeptyd. Po obróbce, dzięki ekspresji proteaz, pojawiają się kompleksy białkowe potrzebne do powielania wirusa oraz syntezowane są drobne białka niezbędne dla uformowania nowych cząsteczek wirusowych, powstają w obrębie siateczki śródplazmatycznej, a następnie wydalane są na zewnątrz komórki, powodując kolejny cykl zakażenia. Kiedy zakażenie jest kontynuowane, pojawiają się w organizmie przeciwciała. Są one zdolne do neutralizacji wirusa, czyli łączą się z białkiem kolca, zapobiegając temu wchodzeniu do wnętrza komórki przez receptor AC2. To jest sytuacja korzystna. Natomiast w momencie załamania układu odporności, kiedy wirus pojawia się przejściowo we krwi, jest wchłaniany dzięki również tym samym przeciwciałom na podstawie mechanizmu, który rozpoznaje nie końce swoiste dla antygenu AC2, ale stałe fragmenty immunoglobuliny. Takie wejście wirusa do komórek odpornościowych kończy się jego strawieniem, czyli ten wirus nie może się namnażać we krwi albo w obrębie tkanki płucnej miąższowej. Natomiast fragmenty peptydowe uwalniane z wirusa, jak i również samo jego RNA, bardzo silnie stymulują makrofagi, komórki dendrytyczne do uwalniania sygnałów chemicznych nazywanych cytokinami, które powodują nacieki, czyli wyjście komórek typu krwinek białych, neutrofilów poza łożysko naczyniowe, powodują stan zapalny, obrzęk płuca, aż czasem jego włóknienie, prowadząc do niewydolności oddechowej. Pojawiają się również niewydolności innych narządów, takich jak nerki albo wątroba. Zakaźność wirusa u człowieka i innych gatunków zwierząt, ponieważ ten wirus jest w stanie zaatakować również inne ssaki. Słyszeliście Państwo na pewno o fretkach, które są podatne na zachorowanie, ale również domowe zwierzęta, takie jak psy i koty. Ta zakaźność jest determinowana dopasowaniem białka kolca wirusa, a konkretnie jego fragmentem nazywanym domeną wiążącą receptor z cząsteczką AC2. Im lepsze dopasowanie, tym wyższa zakaźność wirusa. Ta zakaźność dla wirusa SARS-CoV-2 jest zwiększona ze względu na zmiany nukleotydowe w tym koło 300 aminokwasowym segmencie kodowanym przez gen S wirusa. Te zmiany powodują lepsze dopasowanie. Zostało to dosyć dokładnie zamodelowane. To dosłownie kilkanaście aminokwasów, które wchodzą w kieszonkę białka AC2.
Zagadka gatunku pośredniczącego. No, takie pierwsze publikacje sugerowały, że prawdopodobnie był to łuskowiec chiński. Nie ma pewności. Było to zaledwie kilka sztuk tych zwierząt będących pod ochroną, które zostały przechwycone od kłusowników i wyizolowano szczepy wirusa wykazujące spore podobieństwo do wirusa SARS-CoV-2 izolowanego od chorych. Czy to był naprawdę łuskowiec? Rzecz niepewna. Alternatywnie mogła być to wiwera palmowa. Ten drobny ssak nadrzewny nazywany jest poprawnie łaskunem palmowym albo cywetą, a smakosze kawy wiedzą, że istnieje również nazwa luwak od najdroższego gatunku kawy przygotowywanego przez przewód pokarmowy tych ssaków. Porównując sekwencję miejsca wiązania receptora, obserwuje się pewne podobieństwo między łuskowcami a ludzkim wirusem, które posłużyły do zaproponowania hipotezy przejścia wirusa. Natomiast no, istnieją również zastrzeżenia w świecie naukowym co do publikacji i obserwacji poczynionych na trzech egzemplarzach tych zwierząt jedynie. Podstawową techniką badania zmienności wirusa SARS-CoV-2 jest jego sekwencjonowanie. Tak wygląda obraz sekwencji wirusa wykonanej przy pomocy techniki, która jest nazywana sekwencjonowaniem nowej generacji, gdzie każdy fragment kodu genetycznego wirusa odczytywany jest po kilkaset razy w postaci fragmentów sięgających 150 nukleotydów, które następnie są zestawiane. Te pionowe czerwone kreski oznaczają różnicę między pierwszym chińskim izolatem a aktualną próbką, która została poddana sekwencjonowaniu. Jest to bardzo ważne, ponieważ umożliwiają one prześledzenie ewolucji wirusa. Wirus zakażając te setki milionów ludzi, powielając się niebotyczną liczbę razy, ulega przemianom. Przemiany spowodowane są mutacjami i jest to pewnego rodzaju ewolucja. Ewolucja oczywiście na korzyść wirusa, ponieważ te losowe zamiany aminokwasów, zwłaszcza w obrębie domeny S, ona jest mniej więcej tutaj zlokalizowana, które to zamiany zwiększają dopasowanie do cząsteczki receptora komórkowego, podnoszą zakaźność wirusa. Teoretycznie możliwe by były również mutacje zwiększające chorobotwórczość wirusa, czyli jego zjadliwość. Taki zmutowany wirus częściej by zabijał. Szczęśliwie w wypadku obecnej pandemii jak na razie takich mutacji nie zaobserwowano. Można prześledzić ewolucję wirusa, mając wgląd w szczególne zamiany. W tym wypadku to jest już białko S i zamiana, która doprowadziła do powstania kodonu glicyny w pozycji 614. Ten wariant powstał około lata ubiegłego roku i był odpowiedzialny za tak zwaną drugą falę epidemii, ponieważ okazał się być bardziej zakaźny niż pierwotny wariant chiński. Współcześnie obserwujemy dodatkowe mutacje, które nazywane są wariantem brytyjskim i spowodowały bieżącą trzecią falę epidemii. Analizy sekwencji wirusa potrzebne są również do tak zwanych dochodzeń epidemiologicznych. Naturalnie w kraju takim jak Polska rzecz jest utrudniona, ponieważ te sekwencjonowania są procesem dosyć kosztownym, a dochodzenia epidemiologiczne wymagają licznych analiz próbek tą techniką. Wymagają również dokładnej analizy kontaktów epidemiologicznych. Niemniej na tej podstawie można określić, że ta osoba została zakażona z innego źródła niż ta osoba. Widzimy tutaj odmienności dotyczące sekwencji wirusa. Większość próbek, które zostały sekwencjonowane, jest deponowana w bazie danych. Tutaj okazało się, że jest gotowa baza danych w Instytucie Maxa Plancka niemieckim, gdzie poprzednio przechowywano dane dotyczące grypy.
Jak zapewne Państwo wiecie, wirus grypy również przeskakuje z gatunków zwierząt, głównie ptactwa, na człowieka i dzieje się tak co roku. W związku z tym, by przygotować następne sezonowe szczepionki, trzeba izolować szczepy wirusa w miejscu, gdzie powstają nowe jego warianty, czyli w Indochinach, na Dalekim Wschodzie. I te sekwencje są deponowane w bazie. Ona została szybko zaadaptowana do przechowywania sekwencji wirusa SARS-CoV-2 i w tej chwili pewnie liczba tych próbek, to jest stan z listopada ubiegłego roku, sięga już 300 tysięcy. Natomiast patrząc na te wykresy, widzimy, że na początku epidemii dominował oryginalny szczep wirusa, nazwany L od leucyny w pozycji 22, szczep Wuhan, który powoli zaniknął. Dlaczego? Bo pojawiły się lepiej dopasowane. Właśnie ten wariant glicynowy w pozycji 614, który gromadził dalsze mutacje, argininę, histydynę, walinę. W pewnym momencie one zaczęły przeważać wśród osób chorych. Tak wygląda drzewo filogenetyczne współczesnych szczepów koronawirusa, nazywane na podstawie zmian nukleotydowych powodujących podstawienia aminokwasów, czyli L-lizyna, S-seryna, G-glicyna, histydyna, arginina. Obecnie dominują te zakażenia właśnie na całym świecie. Mniej więcej od października ubiegłego roku również widzimy pojawienie się wariantu nazwanego brytyjskim. Czy naprawdę wyewoluował w Wielkiej Brytanii, czy tylko tam został sekwencjonowany, nie wiemy. Ale ze względu na jego zakaźność, prawie o 70% większą niż ten wariant G, on zaczyna przeważać na całym świecie. W Polsce, zwłaszcza w regionach północnych Polski, jest w tej chwili odpowiedzialny za około 80% zakażeń. Wariant charakteryzuje się kilkunastoma zamianami nukleotydowymi. Wśród nich taką typową jest zamiana, gdzie pojawia się tyrozyna w pozycji 501. Inne warianty zostały spowodowane samym procesem leczenia przy użyciu przeciwciał monoklonalnych. Były takie próby leczenia neutralizacji zakażenia wirusa syntetycznie wyprodukowanymi przeciwciałami. To jest wariant 484K, który po prostu zmienił budowę białka kolca w taki sposób, że ono przestało reagować na przeciwciała używane jako lek. Ten wariant został nazwany wariantem ucieczki. Ta tendencja do ewolucji wirusa, ewolucji, która głównie ma na celu lepsze dopasowanie do receptora komórkowego u człowieka, czyli zwiększoną zakaźność, przebiega równolegle na wszystkich kontynentach, niezależnie czy to jest gęsto zaludniona Europa, czy Północna Ameryka, albo Azja, czy też słabo zaludniona Oceania, albo Afryka. Mamy w każdym z tych kontynentów pojawianie się praktycznie bardzo podobnych szczepów, do czego zapewne też przyczynia się ruch ludności i również fakt, że wirus jest zakaźny na około 2 dni przed wystąpieniem objawów, przed wystąpieniem gorączki czy bólów mięśniowych typowych dla początku zakażenia COVID-19. Ta ilustracja pokazuje, że druga fala epidemii zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w Hiszpanii była spowodowana pojawieniem się nowego szczepu GV. W związku z tym, gdyby zestawić, a jeszcze nie mamy dokładnych danych dotyczących szczepu brytyjskiego o nazwie 501Y, to należałoby dorysować trzecią falę i ekspansję tego nowego szczepu wirusa. Czy to jest rzecz niezwykła? Nie, no raczej to jest oczekiwane. Tak się dzieje po prostu, kiedy wirus trafia na nowego żywiciela, przeskoczył na gatunek człowieka, szuka swojego miejsca. Na razie większość populacji Ziemi jest wrażliwa na to zakażenie. Natomiast można się pokusić o pewne przewidywania na przyszłość. Po pierwsze, wprowadzony został program szczepień. Szczepienia objęły już kilkadziesiąt milionów osób. W samej Wielkiej Brytanii to jest kilkanaście milionów osób. Szczepienia wykonywane są najczęściej przy pomocy podawania materiału, który ma naśladować białko S.
wywoływać przeciwciała, które neutralizują wirusa przez wiązanie się z białkiem kolca. Zadano sobie pytania, czy na przykład osoby zaszczepione szczepionką Pfizer, tą pierwszą wprowadzoną również w Polsce, są odporne na nowe warianty, na przykład wariant brytyjski wirusa. Sprawdzono to w taki sposób, że pobierano po pierwszym i po drugim szczepieniu, szczepionka jest podawana w dwóch dawkach, i patrzono, ile krotnie rozcieńczona próbka surowicy osoby zaszczepionej nadal neutralizuje wirusa, czyli wirus nie jest w stanie zakazić standardowej linii komórkowej. Okazuje się, że nie ma różnic między szczepem niebrytyjskim a szczepem brytyjskim. Szczepionka Pfizer, a sekwencja, która znajduje się w szczepionce AstraZeneca, czy w szczepionce Moderny, jest praktycznie identyczna z szczepionką Pfizera, chroni przed zakażeniem szczepem brytyjskim. Trochę gorzej ta sytuacja wygląda z pewną odmianą, która w porównaniu z wariantem brytyjskim ma dodatkowe mutacje. Ta odmiana wirusa została nazwana wariantem południowoafrykańskim, po raz pierwszy wyizolowana w RPA. W tym wypadku nie dało się sprawdzić ze względu na późne wszczęcie szczepień w tym kraju, czy szczepionki zabezpieczają, ale zastosowano inną technikę. Pobrano krew od osób, które już przechorowały w pierwszej bądź drugiej fali na COVID-19 i sprawdzano, czy w różnych rozcieńczeniach neutralizują one ten wariant południowoafrykański, i okazało się, że trochę gorzej to wygląda. To są właściwie fotografie linii komórkowej, na którą wysiano wirusa i domieszano rozcieńczoną surowicę, patrząc, czy zablokuje wzrost wirusa, tak jak tutaj nie ma wzrostu, czy są pojedyncze zakażone komórki, czy też w wypadku tego izolatu południowoafrykańskiego ta blokada zakażenia komórkowego jest słaba, a więc ten szczep wydaje się być mniej oporny na blokowanie przez przeciwciała wywołane uodpornieniem, podaniem szczepionki. Doszliśmy do szczepionek. Około 150 prób klinicznych na świecie ma na celu wyprodukowanie jak najlepszych szczepionek przeciwko SARS-CoV-2. Różne są podejścia. Są to szczepionki tradycyjne, to Chiny w tym celują, mianowicie podobnie jak szczepi się przeciwko odrze albo ospie wiecznej, czy też chorobie Heinego-Medina zwanej polio, to są osłabione wirusy SARS-CoV-2 albo wirusy inaktywowane. Nie mamy żadnych danych dotyczących skuteczności tych szczepionek, aczkolwiek cztery z nich w Chinach już są podawane. Najczęściej stosowane szczepionki, które można było szybko wyprodukować i przetestować przed ich rejestracją, to szczepionki, gdzie materiał genetyczny fragmentu wirusa kodującego białko S dostarczany jest w postaci albo RNA, albo w postaci DNA. Pierwszą szczepionką zastosowaną w Unii Europejskiej, ponieważ została zarejestrowana, jest szczepionka Pfizera o nazwie Comirnaty. Ta szczepionka również była stosowana w Polsce, czy nadal będzie, była stosowana do grupy 0, czyli pracowników medycznych. Wymaga dwukrotnego podania, jest cząsteczką RNA zawartą w kapsule z podwójnej błony lipidowej, która to kapsuła umożliwia przedostanie się RNA do wnętrza komórki, pobranie przez rybosomy tej cząsteczki i syntezę przez komórki mięśniowe, bo jest podawana domięśniowo białka kolca, co następnie powoduje aktywację komórek prezentujących antygen i powstanie limfocytów produkujących przeciwciała, a być może odporność komórkową przeciwko temu wirusowi. Kolejną szczepionką amerykańską w tym wypadku jest Moderna COVID-19, która również zawiera pełną sekwencję 1273 aminokwasy białka kolca. Ta szczepionka również jest stosowana w Polsce i jest bardzo podobna w swojej konstrukcji do szczepionki Pfizera.
Wreszcie zarejestrowano szczepionkę AstraZeneca przygotowaną we współpracy z firmą Oxford. To jest szczepionka będąca wektorem adenowirusa, małego wirusa zbudowanego z DNA, u którego podmieniano geny, wprowadzając fragment kodujący białko S. Ten wirus nie replikuje u człowieka, wywodzi się od wirusa wywołującego zakażenie u szympansa. Natomiast inne adenowirusy oczywiście zakażają człowieka, wywołując objawy podobne do przeziębienia, ale też z powiększeniem węzłów chłonnych i migdałków, stąd ta nazwa adenowirusy. Aktualnie tą szczepionką szczepi się nauczycieli i szczepi się, czy rozpoczyna się szczepienia grup wiekowych powyżej 60 lat. W Stanach Zjednoczonych została zarejestrowana również szczepionka firmy Johnson & Johnson. To jest szczepionka, która w istocie ma bardzo podobną budowę opartą o wektor adenowirusowy do szczepionki AstraZeneca Oxford. No i wreszcie mamy jeszcze jedną szczepionkę Sputnik Vaccine, która jest również zbliżona szczególnie do szczepionki Johnson & Johnson, natomiast nie została zarejestrowana w Unii Europejskiej. Niektóre kraje na własną rękę podjęły program szczepień tą szczepionką Sputnik. W podsumowaniu. Obecna pandemia jest spowodowana wirusem o dużej zakaźności. Nie jest to największa zakaźność, jaką obserwujemy wśród wirusów. Jedną z największych zakaźności ma wirus odry niewątpliwie, przeciwko której szczepimy. Wirus, który jest również wirusem odzwierzęcym. Przeszedł około 200 lat temu z bydła na człowieka. Choroba, którą wywoływał u bydła, nazywała się ładnie księgosusz. Już nie istnieje, praktycznie nie wywołuje tej choroby u zwierząt. Natomiast warto dodać, że lokalne zakażenia wirusem odry zdarzały się współcześnie w Europie i były związane głównie z ruchem antyszczepionkowym. Wirus ma dużą zakaźność w populacji człowieka, ponieważ przeskoczył na nowy gatunek i dostosowuje się. U nietoperzy nie wywołuje choroby, przypuszczalnie u gatunków pośredniczących również te zakażenia przebiegają łagodnie. Ta szybka adaptacja do nowego gospodarza, jakim jest człowiek, polega na selekcji takich spontanicznych mutacji. Pewnie jest ich bez liku, ale przetrwają tylko te, które dopasowują wirusa, zwiększając jego zakaźność, zwiększając szansę na jego rozprzestrzenianie. No i szczęśliwie nie towarzyszy temu na razie zwiększanie śmiertelności. Natomiast niepokojące jest, że pojawiają się nowe warianty, w tym takie, które stają się niewrażliwe na nabyte przeciwciała odpornościowe, co wróży zagnieżdżeniu się tego wirusa i jego wliczeniu w tą kategorię czterech dotychczas znanych beta-koronawirusów wywołujących sezonowe zakażenia u człowieka. Nowe warianty, jak do tej pory nazywane, albo w skomplikowany molekularny sposób, albo po prostu jako brytyjskie, południowoafrykańskie, brazylijskie, kalifornijskie. One pojawiają się często w różnych miejscach geograficznych. Czy do końca niezależnie? Trudno powiedzieć, ponieważ nadal istnieje ruch transgraniczny i niestety człowiek jest tu głównym wektorem przenoszenia się wirusa. Natomiast wydaje się, że ta czynna immunizacja, czyli nabywanie odporności pozakaźnej po przechorowaniu albo odporności poszczepiennej, będzie wymagać w przyszłości monitorowania, choćby przez oznaczanie poziomu przeciwciał. Już wiemy, że poziom tych przeciwciał się zmniejsza, że te szczepionki, chociaż przy rejestracji udowadniano ich 94-procentową skuteczność w wypadku tych szczepionek mRNA, w praktyce z czasem będą tracić na znaczeniu w miarę pojawiania się nowych szczepów wirusa, a także z upływem czasu po ostatnim szczepieniu, ponieważ poziomy tych przeciwciał opadają, no, w czasie mierzonym w miesiącach na szczęście. Natomiast z punktu widzenia pandemii warto jednak myśleć optymistycznie. Po pierwsze, pandemia z 1890 roku przeminęła po 3 latach, mimo że nie było pojęcia, co to za wirus ją spowodował.
A więc taki jest naturalny los pandemii przy przeskoku wirusa na nasz gatunek. A po drugie, takie modelowania matematyczne uwzględniające tą zdolność zakażania przez jedną osobę średnio dwóch, trzech osób wskazują, że gdy co najmniej 60% populacji będzie miało przeciwciała, czy to po przechorowaniu, czy też po zaszczepieniu, to ten łańcuch zakażeń ulegnie przerwaniu, czyli będziemy mieć do czynienia ze sporadycznymi przypadkami zachorowań, natomiast nie będzie to miało charakteru masowego, czyli nie będzie wymagało przestawienia całej gospodarki, systemu edukacji, czy też no, na przykład turystyki i tak dalej. Proszę Państwa, dziękuję bardzo za uwagę. Ta prezentacja była nagrana, ale mam nadzieję, że będą jakieś pytania. Jestem dostępny online. Dziękuję bardzo.